Co zrobić, kiedy pojawia się przed tobą problem, nad którym nie masz kontroli, na który nie masz wpływu, a jedyne co się dzieje w takim momencie to wielkie, wielkie zamartwianie i burza w twojej głowie i bardzo negatywne myśli, które cię ściągają w dół? Co wtedy zrobić? Co wtedy począć? Jak sobie wtedy pomóc? Dzisiaj podpowiem ci dwie rzeczy. Zapraszam. Mówi się, że przy każdym z problemów, jakie nam się przydarzają, tak naprawdę mamy dwa wyjścia. No albo zmienić sytuację, która dla nas jest problematyczna, albo możemy zmienić swoje nastawienie do tej sytuacji, a sytuacji w ogóle nie ruszać. Czyli to są dwa podejścia, które bardzo, bardzo się od siebie różnią i dzisiaj będę się na nich opierać, podpowiadając ci, co możesz zrobić w sytuacji, na którą nie masz za dużego wpływu, gdzie twoje pole manewru jest ograniczone, i co wtedy? Wtedy dopiero jest problem. I za chwilę przedstawię Ci dwa punkty, ale na samym początku chciałabym od razu podziękować serdecznie wszystkim osobom wspierającym mnie poprzez różne platformy i te treści. Wielkie dzięki, bardzo doceniam, że jesteście. Natomiast jeżeli ten kanał przynosi Ci coś pomocnego, pożytecznego i masz ochotę je wesprzeć, są sposoby, żeby to zrobić i wszystkie je zostawiam w opisie tego odcinka i w przypiętym komentarzu. A my przechodzimy bez żadnego zbędnego czekania do punktu pierwszego. Jak rozwiązać, jak postępować, jak się nie zamartwiać sytuacją, na którą masz bardzo mały wpływ. Punkt numer jeden. Skup się na tym, co możesz zrobić. A więc, skoro możemy zmienić sytuację albo zmienić swoje nastawienie do sytuacji, zaczynamy od tego pierwszego. Czyli, jeżeli masz jakiś problem, no to pierwsza, absolutnie jakby najprostsza myśl zrób coś, tak? Zrób coś, żeby ten problem zminimalizować, żeby sytuację zmienić. I to jest proaktywna postawa to jest działanie to jest robienie czegoś, czegokolwiek. Żeby to zminimalizować. I teraz. Problem powstaje wtedy, albo narasta jeszcze, jeszcze tym bardziej, kiedy zdajemy sobie sprawę, no ale ja nie mam wpływu, albo ja mam bardzo mały wpływ. Na przykład, mamy jakąś sytuację z szefem, w, z kimś w rodzinie, z kimś, kto ma jakieś bardzo duże emocje czy sytuację trudną w swoim życiu, a my właściwie no, to w ogóle nas nie dotyczy. My nie mamy nad tym kontroli, nie mamy nad tym władzy. Jak wtedy zachować swoją proaktywną postawę? Skoro nie możemy wziąć się za problem, no to jest to akurat moment na to, żeby wziąć się trochę za siebie. Czyli, mimo że nie możemy rozwiązać danego problemu, trafić w sedno, to jest to dobry moment, żeby popatrzeć, ok, ale co ja mogę zrobić w obrębie siebie, nie w obrębie problemu. Czasami takie małe ruchy, to znaczy to jest zwodniczo małe, ponieważ one mogą mieć bardzo duże, znaczące reperkusje, mogą ci uratować głowę, że tak powiem. Czyli wyciszyć to zamartwianie się, wyciszyć to analizowanie, a co by było, a co jeśli, a powinno być, a co ona zrobi, a co tamten zrobi, a co i tak dalej. Czyli zaczynamy już tutaj myśleć bardzo, bardzo. Często negatywnie, gdzie się pojawiają jakieś katastrofy w, gdzieś na widnokręgu. Gdzieś mamy jakieś przeświadczenie, że to na pewno jest straszna sytuacja i dlatego strasznie się skończy. No więc jeżeli tak siedzimy i faktycznie czekamy na to, co kto inny zrobi, to nie, nie dziwne, że dopadają nas myśli, negatywne myśli, spirale negatywnych myśli, które pociągają nas w dół, albo katastrofy. Tak, myślenie katastroficzne. Zróbmy coś. Żeby troszkę wyciszyć myśli, trzeba coś zrobić. I teraz, tak jak mówię, to, co trzeba, to, co można zrobić w takim momencie, nie musi być gigantyczne. Może być to coś małego, czyli zaczynajmy i jakby popatrzmy na obręb siebie. Być może możesz skupić się na swoim oddechu. Być może możesz skupić się na tym, co się dzieje z Twoim ciałem, jak możesz temu ciału pomóc rozluźnić się albo lepiej znosić to napięcie. Być może możesz siebie zabrać na spacer. Być może po prostu, siedząc nawet przy biurku, nie, stają, nie wstając nigdzie i nie idąc nigdzie, możesz sobie przeprowadzić taki szybciutki skan ciała i porozluźniać to, co już się zdą, zdążyło napiąć, i w tym momencie. Odpuszczamy pewną dozę presji i stresu. Okej, okay, nie rozwiązujemy sedna, bo być może na to nie mamy żadnego wpływu, ale jednak już nie, nie siedzimy bezczynnie, tylko i wyłącznie się zamart zamartwiając, ale już coś robimy, zwłaszcza coś pomocnego dla siebie. Możesz e, ogarnąć swoją przestrzeń, przy porządek i bałagan, przy którym funkcjonujemy, zwłaszcza jeżeli mamy duży problem i jeszcze taki, który od nas nie zależy, ma na nas naprawdę bardzo duże znaczenie, ponieważ to otoczenie, które na przykład jest bałaganem, jeszcze dodaje nam jakiegoś chaosu, jakiegoś przytłoczenia. Tutaj odnoszę się do osób wrażliwszych, gdzie naprawdę to przytłoczenie, przytłoczenie samą sytuacją już jest gigantyczne, a my jeszcze przytłaczamy siebie po prostu bałaganem dookoła. Już nie wspominając o takich rzeczach, o które warto zadbać i sobie przypomnieć, a są, są. Jak, jakakolwiek by sytuacja nie była, to one są w Twojej władzy, czyli taki, takie krótkie skomunikowanie się ze sobą: czy mi się chce pić, czy mi się chce jeść, czy potrzebuję wstać, poruszać się, czyli coś, co dotyka naszej fizjologii. Dlatego to jest takie kluczowe, ponieważ po pierwsze mamy nad tym kontrolę, po drugie, Emocje są bardzo fizjologiczne. Czyli jeżeli myślisz sobie emocje, przeżywam jakieś emocje, co prowokuje lawinę myśli, to myśl sobie, moja fizjologia. Jak wygląda moje ciało, co ono robi, w jakim jest stanie, czy jest coś, co mogę mu pomóc. Więc wykazujemy tą proaktywną postawę: okej okay, nie co do problemu, ale co do siebie. I na tym kanale naprawdę jest bardzo dużo filmów o tym, jak można trochę zrzucić z siebie stresu, tak to nazywaj. Jak można w ciągu kilku minut, kilku sekund, nawet zrzucić z siebie napięcie. I to jeszcze będzie miało taki bardzo pozytywny wymiar dodatkowy: mianowicie to, że nawet w sytuacji, na, których, na którą nie masz wpływu, przekazujesz do siebie komunikat i zaczynasz nim żyć i funkcjonować. Że nawet w takiej sytuacji są pewne rzeczy, jest pewne pole manewru. Są pewne rzeczy, które można zrobić. Są pewne techniki, środki, narzędzia, po które możesz sięgnąć, które pozwolą ci chociażby luźniej oddychać, swobodniej, które pozwolą Ci zmniejszyć napięcie w ciele, które być może, jeżeli nie jest zmniejszone, to będzie powodowało ból. Dosłowny fizyczny ból, napięci napięciowy głowy, mięśni, kręgosłupa. To już jest coś. Tego typu, można by powiedzieć, drobnostki, tak naprawdę nie są drobnostkami, bo to ma olbrzymi wpływ na to, jak się stawisz, w jakim stanie się stawisz na ten problem. Tuż przy tym problemie, z jakim umysłem i z jakim ciałem wejdziesz w trudną sytuację, w dodatku na taką, na którą nie masz wpływu. I to jest pierwsza. Pierwsze, pierwsza droga, pierwszy zakręt, na który, który bierzemy właśnie wtedy, kiedy nie masz za dużego wpływu, ale jednak da się coś zrobić. Ale przed nami jeszcze drugi zakręt, nieco innego podejścia. Punkt numer dwa. Otwórz się na akceptację tego, co Ci się nie podoba. Myślę, że w porównaniu do punktu pierwszego, punkt numer dwa, generalnie rzecz biorąc, może być większym wezwaniem, dlatego że mówimy już tutaj o Takiej umiejętności, jaką jest akceptacja. Czyli faktyczne uznanie tego, co jest tutaj i teraz, takie, jak to jest, taka sytuacja, jaką mamy, taka, taką osobę, jaką mamy przed sobą, jej zachowanie, mimo że nam się to nie podoba, mimo że my się z tym nie zgadzamy. Mimo, że gdzieś tam w środku w nas rodzi się sprzeciw i ciągle mamy, ja bym to inaczej zrobiła, ona powinna to zrobić taka, tak? A ja oczekuję, żeby to i tak dalej, i tak dalej. A więc akceptacja. Pamiętaj, akceptacja nie oznacza tego, że ty zaczynasz się zachwycać tym, co akceptujesz. Nie, ty po prostu zaczynasz otwierać oczy i patrzeć na rzeczywistość. W sposób trzeźwy i bardzo, bardzo obecny, tu i teraz, a nie poprzez pryzmat i wielki filtr swoich oczekiwań, powinności, tego, jak ty byś to zrobiła, lub zrobił, i co tam ta osoba powinna najlepiej zrobić. Poprzez pryzmat jakichś pretensji, poprzez pryzmat, poprzez filtr żalów lub rad, złotych rad, które my chcemy w tej sytuacji komuś udzielić. Sami nie możemy się wziąć za ten problem, a więc robimy to pośrednio, udzielając i jakby nie akceptując postawy drugiego człowieka. Tym punktem chcę Ci powiedzieć, jeżeli ruszasz się i w stronę pierwszego punktu i zrobiłeś coś w obrębie siebie, nadal nie mamy wpływu na sedno, na sam problem, no to być może czas na dozę akceptacji. Akceptacji i odpuszczenia tych wszystkich, Impulsów, które w nas się wyrywają i mówią, bo ja wiem więcej, ja wiem lepiej, jak rozwiązać ten problem. Nie, być może warto to sobie odpuścić, zrobić krok w tył, oprzeć się o fotel, o siedzenie, o oparcie i po prostu powiedzieć: Okej, okay, sprawy mają się tak, jak mają, nie podoba mi się to, ale nie będę sobie wyprówał żył i nie będę latał od osoby do osoby. By kontrolować sytuację, na, której, na którą nie ma wpływu. Czasami to jest o wiele bardziej pomocne, czasami to jest o wiele większe wyzwanie. Dlatego tutaj chcę się zatrzymać. Być może właśnie jesteś taką osobą, dla której działanie przychodzi o wiele łatwiej niż nie działanie. I ta proaktywna postawa doprowadza Ciebie do tego, że ty faktycznie możesz zrobić bardzo dużo i że ty chcesz. Wyrywasz się wręcz, żeby komuś zabrać z rąk jego problem i rozwiązać go za niego, czyli działać w momencie, na którym nie masz wpływu, lub nawet nie powinieneś mieć wpływu, bo to czyjś problem, czyjś pożar do ugaszenia. Natomiast ty bierzesz się za wiadra, bierzesz się za wodę i gasisz. No więc, jeżeli jesteś tego typu osobą i tak robisz przeważnie, dobrze by było zrobić coś innego. Dobrze by było ćwiczyć mięsień akceptacji i nie ratowania ratownictwa, tylko dawania innym ludziom możliwości rozwiązania ich własnych problemów. A ty ćwiczysz akceptację, ćwiczysz dawanie sobie spokoju. Jeżeli to jest dla ciebie ciężkie, jeżeli gdzieś tutaj się przeglądasz, jak w lustrze o tym, co opowiadam, to zapraszam Ciebie na. Spotkanie jeden na jeden, bo być może jest coś do przegadania. To jest dosyć, dosyć ważna kwestia i częściej potrafimy działać niż nie działać. A działanie, Twoje działanie, nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów na świecie. Czasami lepiej na tym ktoś inny wyjdzie, jeżeli Ty właśnie wejdziesz w tryb niedziałania, a akceptacji. Oczywiście też o akceptacji, o tym, żeby dawać sobie spokój piszę raz w tygodniu w newsletterze, więc przy okazji Ci o tym przypominam. Jeżeli jeszcze nie jesteś zapisany lub zapisana, zapraszam serdecznie. Jak może wyglądać taka akceptacja? No, może wyglądać jak mindfulness, czyli przebywanie tu i teraz, uważność, którą kierujemy do tu i teraz, do tego, że aha, okej, okay, widzę. Widzę, że jest trudno, widzę, że jest pożar. Nie ja wywołałam ten pożar i ja niczego się nie nauczę, jakby na niczym nie skorzystam, oraz osoba, która wywołała pożar, też na tym nie skorzysta, jeżeli ja go po raz być może kolejny ugaszę za nią. Więc będę świadkiem tego, co się dzieje, będę życzliwym okiem, które dopinguje osobie, które rozwiązuje swój własny problem. Ale nie będę tego robić za nią. Dla przykładu, to może wyglądać jak sytuacja w pracy, która ci się nie podoba. Być może z tych lub innych przyczyn nie możesz zmienić pracy tu i teraz. No to co może zmienić, co nam pozostaje? Zmiana nastawienia. Czyli nastawienie, które powie: okej, okay, nie podoba mi się tutaj wiele rzeczy, ale zrobiłam sobie plan, że do końca roku pozostanę w tej pracy. Trzymam się tego planu, to jest dla mnie bardzo ważny plan. Ja sobie przypominam, że to pozostawanie w tym miejscu ma sens, nie jest więzieniem, nie jest pułapką, w którą ja sama siebie zamknęłam, ale jest pewnym etapem w moim życiu. Mogę przechodzić przez etapy, które mi się nie do końca podobają. Mogę ćwiczyć tolerancję dyskomfortu w niektórych etapach. Nie wszystkie etapy mojego życia będą wspaniałe, a ja tylko i wyłącznie będę się z nich cieszyć. Niekiedy jest, jestem na górze, niekiedy jestem trochę na dole. Są wzloty i upadki. I to będzie bardzo, bardzo korzystne w tym momencie, czyli nie zmieniamy nic. Jak widzisz, nic nie zmieniamy, nie idziemy do szefa, nie robimy awantur, nie, nie rzucamy takiej pracy, ale zmieniamy swoje nastawienie. Albo wtedy, kiedy mamy, inny przykład, kiedy mamy relację z osobą trudną, jeżeli doszliśmy do wniosku, że nie chcemy mm, Doprowadzać do końca tej relacji, nie chcemy zrywać tej znajomości, czyli z jakichś przyczyn jest ona dla nas ważna na tyle, żeby trwała na ten etap, na ten, znowu, przypominam, tu i teraz, nie wiem jak będzie do końca życia, ale na tu i teraz chcę, żeby ta relacja była, ale nie będę jej zmieniać, nie mogę zmienić tej osoby, nie mogę zmienić tego, jaka ona jest, nie mogę zmienić jej osobowości i charakteru. To, co mogę zmienić, Mogę zmienić swoje nastawienie. Czyli mogę sobie powiedzieć: Aha, okej, okay, nie podoba mi się to y, postępowanie tej osoby, nie zgadzam się z jej postępowaniem i dlatego, że się decyduję świadomie pozostać w tej relacji, to ćwiczę mój mięsień akceptacji tego, co mi się nie podoba. Nie będę z nią ciągle siłować się. Nie będę się z nią ciągle bić i nie będę doprowadzać do stałych potyczek, ale powiem sobie, okej, okay, to, co ona mówi, nie podoba mi się, nie zgadzam się z tym. Jednocześnie ćwiczę swoje, swoje uznawanie tej relacji, taka, jaka ona jest. Póki co przypominam, to są etapy. Tak nie musi trwać ciągle, ale na ten etap z jakichś przyczyn być może to będzie najlepsze i najbardziej korzystne wyjście. A jeżeli chodzi o samą akceptację, to ona jest naprawdę bardzo cenną umiejętnością, którą gdzieś tam warto mieć w, swoich, w swoim wachlarzu umiejętności podejścia do siebie, podejścia do innych lub podejścia w ogóle do życia i do świata. To jest bardzo cenne, nie tylko wiedzieć, co kiedy zrobić, ale wiedzieć, co i kiedy nie zrobić, kiedy zaprzestać, kiedy wstrzymać działanie, po to, żeby. Zaakceptować, że nie wszystko da się zmienić, nie wszystko da się zrobić, ulepić na modłę, które nam się będzie podobać, niektóre rzeczy nie będą nam się podobać i wtedy pozostaje nam akceptacja. Daj mi znać w komentarzu, którą z opcji wybierasz, którą być może warto w Twoim przypadku bardziej poćwiczyć. Każdy komentarz, każda subskrypcja, kliknięcie, like, cokolwiek innego na tym kanale, to jest wsparcie, które bardzo doceniam i za które bardzo Ci dziękuję. Tak samo jak, jak i wszystkim patronom, patronkom i osobom, które wspierają mnie przez inne platformy. Wielkie dzięki, a my widzimy się następnym razem.